Maciej Wolny, witam państwa na antenie telewizji w Polsce.pl. Oczywiście w naszych gorących pytaniach i gorąco porozmawiamy sobie o tym, jak skutecznie uderzyć w inflację, za pomocą jakich narzędzi, no i jakie są zapowiedzi też dotyczące przewidywania, dotyczące inflacji, przede wszystkim w Polsce, choć oczywiście jest to problem w zasadzie globalny. I o tym wszystkim porozmawiam z moimi i państwa gośćmi, którymi są Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Panie prezesie, kłaniam się pięknie, dzień dobry. Dzień dobry. A w naszym studiu doktor habilitowany Marcin Liberacki, profesor Szkoły Głównej Handlowej. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Panowie, zacznijmy od takiej informacji, która została przedstawiona przez minister finansów Magdalenę Rzeczkowską. Ona oceniła, że inflacja jest już obecnie w najwyższym swoim punkcie. Ma się utrzymywać na takim zwiększonym poziomie jeszcze przez kolejne miesiące, ale szczyt, miejmy nadzieję, mamy w tej chwili. Tak mówi pani minister. I czy rzeczywiście tak jest, jak panowie oceniają przekazane informacje? Jak pan prezes patrzy na to wszystko, czy rzeczywiście ta inflacja w tym momencie ma ten swój taki pik i ona już nie będzie rosła, a raczej utrzymywała się na podobnym poziomie, czy jeszcze czymś nas może zaskoczyć w mało optymistycznym scenariuszu? Prezes NBP użył takiego poetycznego sformułowania płaskowycz. Widać na przykład przez ceny energii elektrycznej i gazu, że one są tak na tak wysokim poziomie, a to jest element, który też składa się na inflację, że te wysokie ceny energii elektrycznej, gazu, innych środków napędzania gospodarki, składowych wzrostu PKB, ich zapotrzebowanie na nie spada, a to też przekłada się na ustabilizowanie i zmianę trendów w cenach. I mimo tego, że mamy wojnę, no to tu pewne wyhamowanie widać. Więc myślę, że nie jesteśmy daleko od szczytu, albo jesteśmy właśnie gdzieś w okolicach momentu, kiedy się ta sytuacja ustabilizowała. No i zaczniemy, miejmy nadzieję, już odrabiać straty. Z jednej strony jest to pewnie dobra informacja, że ta inflacja nie będzie rosła, przynajmniej według tych zapowiedzi. Z drugiej strony utrzymująca się na tak wysokim poziomie to nadal uderzenie w nasze portfele. Panie profesorze, jak pan patrzy na inflację i właśnie jej wzrosty, czy też spadki, jak to będzie wyglądało według pana? Pamiętajmy, że inflacja jest miarą przyrostu cen, a nie ich wysokiego poziomu. Czyli może być tak, że wysokie ceny się utrzymają, a inflacja spadnie. Ale już nie będą przerastać, tak? Czyli wtedy inflacja będzie... Uznamy, że inflacja jest pod kontrolą. I tu, zgadzając się z moim przedmówcą, ścierają się takie dwie przeciwstawne siły. No pierwsza siła jest taka, że mamy przed sobą, i w zasadzie już mamy jesień i przed sobą zimę. I to będzie prawdziwy stres test z uwagi na rosnące koszty energii, przeszacowanie kontraktów energetycznych dotyczących ogrzewania dla przedsiębiorstw, dla wspólnot mieszkaniowych, dla osób indywidualnych. Przedsiębiorstwa będą te wysokie koszty przenosiły na ceny, no a wzrost cen to inflacja. No ale z drugiej strony już powoli zaczyna działać zaciśnienie w polityce pieniężnej. Jednak ten cykl podwyżek stóp procentowych zaczyna robić swoje. Jest opóźnienie tego mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej o 3 do 5 kwartałów. A właśnie tyle czasu upływa od rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych. Pamiętajmy też, że na horyzoncie jawi się co najmniej spowolnienie w Niemczech, naszym głównym partnerze handlowym, bo gospodarka jest podpięta pod Niemcy. No, mówi się o recesji w Niemczech. Tak, i w Chinach. W Chinach już mamy stagnację. Za drugi kwartał wzrost PKB to jest 0,40%, a Niemcy są uzależnione od, w zasadzie cały świat w tej chwili jest uzależniony od Chin. Spowolnienie gospodarcze w Chinach, no to mniejszy, a zwłaszcza tam załamuje się budownictwo, główny komponent PKB chińskiego, no to mniejsze zapotrzebowanie na węgiel, stal. I to może, czyli najkrócej rzecz ujmując, inflacja może się wypalić. Panowie, dodajmy do naszej rozmowy jeszcze słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który również o inflacji się wypowiadał w takim tonie, że rząd Zjednoczonej Prawicy, że Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, żeby ta inflacja jak najmniej uderzyła w obywateli. Posłuchajmy. My byśmy mogli szybko opanować inflację. Taką metodą, którą już stosowano. Tłumienie
Dokładnie, już to słyszę, ktoś to powiedział, tylko nie usłyszałem kto. No zabrać ludziom pieniądze, ale w jaki sposób? No najłatwiej poprzez zwiększenie bezrobocia. Bo jak ludzie nie zarabiają, to nie mają pieniędzy. Trudno obniżać pensje, natomiast można oczywiście podwyższać podatki, to też jest obniżenie pensji, ale przede wszystkim bezrobocie. My, proszę Państwa, bezrobocia nie zwiększamy. My za to stosujemy bardzo wiele metod, które zmierzają do tego, żeby ten ból, bo to jest ból, my to wiemy, ból inflacji był możliwie jak najmniejszy. No i czy rzeczywiście ten ból inflacji będzie jak najmniejszy w kontekście podejmowanych przez rząd działań, i nie tylko rząd, panie prezesie, jak pan to ocenia, jak pan ocenia również wypowiedź prezesa Kaczyńskiego? Ja myślę, że politycy na tle polityki monetarnej, na tle polityk gospodarczych też biorą pod uwagę coś, czego my nie bierzemy jako po prostu wyborcy, czyli kalendarz wyborczy. No, wygląda na to, że przy tych narzędziach inflacja powinna zacząć wyhamowywać w pierwszym i drugim kwartale następnego roku. I tak jak pan profesor powiedział, też się z tym zgadzam, że inflacja się powoli po prostu wypala, bo nie używam słowa recesja, bo to nie jest w Polsce prawdziwe sformułowanie jeszcze. Natomiast na pewno spowolnienie gospodarcze przez zmniejszone zapotrzebowanie już widać. Widać też, że problemy, jeżeli chodzi o gospodarkę, to nie są tylko problemy polskie i większość krajów europejskich ma bardzo podobne, jest w bardzo podobnym miejscu. Oczywiście się można kłócić, czy strefa euro tutaj pomaga, czy nie pomaga. Natomiast większość krajów europejskich, czy zdecydowanie, znaczy... Panie prezesie, czy się słyszymy? Jakieś drobne kłopoty techniczne. Mam nadzieję, że za moment do pana prezesa wrócimy. Panie profesorze, co pan na wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, co pan na te metody walki z inflacją, które są podejmowane, czy przez polski rząd, czy przez inne podmioty, jak to wygląda w pana ocenie? Po pierwsze, rynek pracy w Polsce jest rynkiem pracownika, a nie pracodawcy, pracobiorcy, a nie pracodawcy. I proszę zobaczyć, w ostatnim pół roku w Polsce przybyło 10% populacji. Jesteśmy już państwem ponad 40-milionowym. Mamy napływ uchodźców, braci, sióstr z Ukrainy, a bezrobocie jest rekordowo niskie. Około 600 tysięcy obywateli Ukrainy podjęło w Polsce pracę, płacą składki. Deficyt FUS-u jest rekordowo niski. I co się stało? Nic się nie stało. Tak więc można powiedzieć, że prawa ekonomii załatwiają tutaj, robią tutaj dobrą robotę właśnie z punktu widzenia no każdego, tak, pracobiorców, ale też i rządzącej rządu, tak, bo ludzie mają pracę. Natomiast też to jest prawdą, że w Europie, w świecie są tarcze antyinflacyjne, obniżka podatków, i ten takim sztandarowym, i one są udane, koniecznie udane, sztandarowym przykładem sukcesu jest słynny niemiecki bilet kolejowy na całe Niemcy za 9 euro. Program, można powiedzieć, padł ofiarą własnego sukcesu. Rozmawiałem z kolegami, profesorami z Niemiec, dlatego że on miał zachować ruchliwość, bo co on takiego dobrego zrobił? Zachował ruchliwość komunikacyjną społeczeństwa i zmniejszył presję na zużycie paliw, czyli tego, czego Niemcy ani generalnie Europa nie ma. Czyli zadziałało antyinflacyjnie, mimo że to jest wydatek rządowy, to zadziałało tak dobrze, że się z tego musiano wycofać, bo nie dość, że zachowano ruchliwość komunikacyjną społeczeństwa, to ona wzrosła o 2/3. To już opowiadali mi Niemcy, no to skoro jest bilet za 9 euro kolejowy na całe Niemcy, to ja wsiadam w pociąg i jadę do znajomych z Hanoweru. Odwiedzę, tak, tak, to tak. Ale to właśnie jest
ta celowość tarcz antyinflacyjnych. To ja zapytam o rozwiązania, które są wprowadzane też w Polsce, o których głośno w ostatnich tygodniach, między innymi tarcza solidarnościowa, zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych, ale słyszymy z ust przedstawicieli rządu, wczoraj na antenie telewizji w Polsce.pl minister Waldemar Buda mówił o tym, że również takie wrażliwe podmioty samorządowe, jak szpitale, jak szkoły, też będą objęte tutaj pewną ochroną ze strony państwa. Jak pan, panie prezesie, patrzy na te pomysły, które się pojawiają właśnie w polskim rządzie, między innymi te tarcze solidarnościowe w kontekście chociażby cen energii elektrycznej? Jeżeli chodzi o energię elektryczną dla gospodarstw domowych, ale także taryfy gazowe, czyli w ogóle o paliwa i energię elektryczną, rząd tutaj o tyle jest w komfortowej sytuacji, że taryfy Urzędu Regulacji Energetyki od lat ochraniają gospodarstwa domowe. One są po prostu teraz tylko wykorzystane na zupełnie innym poziomie. Taryfa na gaz ustanowiona została jeszcze w zeszłej zimy, kiedy to preludium do wojny na rynku energetycznym już było widać, więc rząd po prostu wykorzystuje te narzędzia, które w jego asortymencie, w jego tej skrzynce narzędziowej są, a URE po prostu ma to w praktyce rynkowej, więc myślę, że tutaj akurat nie jest to zaskoczenie. Panie prezesie, a ta tarcza natomiast solidarnościowa jest... przyniesie ulgę w zakresie inflacji, czy wręcz przeciwnie, może wpłynąć na jej jednak podniesienie? No, bo jaki jest, i to chyba się zgodzimy wszyscy, jaki jest największy problem rządzący, czy w ogóle problem inflacji? Inflacja przede wszystkim dotyka tych, którzy największą część dochodu dyspozycyjnego przeznaczają właśnie na energię, na towary konsumpcyjne, czyli tych najmniej średnio zarabiających. Tam ta inflacja najmocniej doskwiera, no bo ciężko jest zrezygnować z jedzenia czy ogrzewania. Więc stąd też tak skonstruowane tarcze. Jedna z tych propozycji zawiera dopłat, czy preferencyjną stawkę do 2000 kWh, czyli 2 MWh zużycia rocznego. To jest trochę mało, szczególnie dla gospodarstw domowych, które są zlokalizowane na wsiach. Ale to rozumiem, że on powinien naprawić, bo to rzeczywiście nie pasowałoby do tej części Polaków, którzy mieszkają na wsi i zużywają dużo większe wolumeny, a wcale nie są bardzo bogaci zgodnie z klasyfikacjami GUS-u. Więc na pewno jeszcze jedna rzecz, bo pan profesor ciekawą rzecz powiedział, że rzeczywiście mamy 40,5 miliona wydanych PESELi i to, że tak dużo mamy uchodźców i gości, których przyjmujemy w naszych domach z Ukrainy, też powoduje zwiększenie inflacji w tym sektorze konsumpcyjnym. Więc, ale na koniec dnia, że tak powiem, zwycięstwo i Ukrainy, i Europy Środkowej, myślę, że spowoduje, że będziemy zupełnie w innej perspektywie. Natomiast rzeczywiście musimy przeżyć tą następną zimę, które będą ciężkie. Oby rzeczywiście ten koniec szczęśliwy w kontekście zwycięstwa Ukrainy nastąpił. Panie profesorze, co pan na tarczę solidarnościową? Czy ona zmniejszy ból inflacji, czy wręcz przeciwnie, jak pan sądzi? Na pewno zmniejszy, bo ona po prostu obniża ceny, a inflacja to jest wzrost cen i ona najlepiej działa przy założeniu, przy przyjęciu, że inflacja jest zjawiskiem czasowym, a nie permanentnym. Natomiast te tarcze będą w takim zakresie i tak długo, jak budżet będzie miał na to środki. A kiedy będzie miał środki? No wtedy, kiedy będzie wzrost gospodarczy. On jeszcze jest, czyli ten kryzys po prostu staramy się przebiec, to momentum wykorzystać. Natomiast tu działają już właśnie siły takie przeciwstawne, bo zacieśnienie polityki monetarnej wszędzie, wzrost kosztów obsługi zadłużenia, to uderza w budżet państwa, on ma wzrosnąć ponad dwukrotnie. Spowolnienie gospodarcze to mniejsze wpływy do budżetu, ale z drugiej strony inflacja zwiększa wpływy budżetowe, no bo dłużnik zawsze korzysta w sytuacji, kiedy ceny rosną. No od pierwszego, taki prosty przykład, od 1 stycznia 2023 roku PGNiG będzie przeszacowywało koszty, taryfę gazową dla odbiorców indywidualnych. No i ocenia się, że przeliczenie na dzisiejszą stawkę rynkową, no to by zrujnowało budżety domowe,
a wzięcie tego na siebie przez Skarb Państwa to byłoby 60, tej różnicy między dotychczasową a rynkową to 60 miliardów złotych. Z czym to porównać? To są mniej więcej roczne nakłady na obronę narodową w Polsce. Czyli tak długo jak będą pieniądze w budżecie, tak długo będziemy mieli tarcze różnego rodzaju, mechanizmy amortyzujące szok. To miejmy nadzieję, że uda się to wszystko zbalansować. Panowie, musimy tutaj postawić kropkę. Pięknie dziękuję za nasze spotkanie, za naszą rozmowę, za te komentarze i wyjaśnienia w kontekście inflacji, które padły na naszej antenie. Doktor habilitowany Marcin Liberacki, profesor Szkoły Głównej Handlowej. Panie profesorze, dziękuję pięknie. Dziękuję i Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję również pięknie państwa. Zachęcam oczywiście do pozostania z telewizją w polsce.pl. Wracamy niebawem.